10 stanów wojennych w historii. Zaznaczam, skupimy się tutaj głównie na tych polskich stanach wojennych, ponieważ ten z 81 to nie był jedyny stan wojenny, jaki wprowadzono w Polsce, jednakże w innych państwach też była taka sytuacja. Zdaję sobie sprawę, że wielu może nie zdawać sobie sprawy, czym jest stan wojenny. Na Wikipedii możemy przeczytać, że stan wojenny polega na przejęciu administracji przez wojsko. Jest to bzdura, ponieważ stan wojenny to jest wzmocniony reżim prawny wprowadzony przez rząd i jednym z efektów tego reżimu może być przekazanie administracji pod władzę wojska bądź innych służb, ale wcale tak nie musi być. Tak było w 81 w Polsce, ale to nie jest zasada stanu wojennego. Stan wojenny jest wprowadzany, gdy aktualne przepisy prawne nie pozwalają na przywrócenie porządku publicznego, ale też nie zawsze, o czym za chwilę się przekonacie. Australia. Otóż było to miejsce, gdzie dość często wprowadzano stan wojenny. Po raz pierwszy wprowadzono go 22 marca 1790 roku, po tym, jak 3 dni wcześniej u brzegów wysp Norfolk rozbił się HMS Sirius. Major Robert Ross, obawiając się, że przebywający na wyspie zesłańcy ucieknął, aby obrabować wrak, ogłosił stan wojenny, który obowiązywał 4 miesiące. Stan wojenny ogłoszony przez Rossa zgodnie z ówcześnie obowiązującym ustawodawstwem był niezgodny z prawem, jako że Ross nie był upoważniony do podejmowania tego typu działań. 4 lata później, 26 stycznia 1808 roku, stan wojenny został ponownie wprowadzony w Australii. Również niezgodnie z prawem, choć tylko na jeden dzień. Tym razem miało to miejsce w czasie tzw. rebelii rumowej. Jedynego udanego puczu w historii Australii, kiedy zbuntowani oficerowie uwięzili gubernatora Williama Bligga. Przywódca buntu, major George Johnson, ogłosił stan wojenny 26 stycznia i zakończył go już dzień później, po aresztowaniu gubernatora. Dalej pozostajemy w temacie Australii. W 1824 roku, po serii ataków białych osadników na aborygeńskich mieszkańców Nowej Południowej Walii i odwetowych napadach aborygenów na farmy, gubernator Thomas Brisbane 14 sierpnia 1824 roku ogłosił stan wojenny w celu przywrócenia pokoju. Brisbane wydał zgodę na zorganizowanie ekspedycji karnej, w skład której weszło 75 żołnierzy, do których dołączyli uzbrojeni osadnicy, w celu pacyfikacji aborygeńskich plemion i schwytania ich przywódców. Nie są znane dokładne dane, ilu aborygenów zginęło w okresie następnych 4 miesięcy, ale liczba ta jest szacowana na kilkaset, w tym kobiety i dzieci. Brisbane odwołał stan wojenny 11 grudnia 1824 roku. Australia już po raz ostatni. W 1837 roku rząd brytyjski zmienił przepisy, zabraniając gubernatorom kolonii wprowadzenia stanu wojennego z powodu nadużyć, przede wszystkim po analizie przebiegu wypadków w Nowej Południowej Walii, o czym przed chwilą opowiadałem. Niestety to nie przeszkadzało gubernatorowi Wiktorii, Charlesowi Hathamowi, wprowadzić stan wojenny po wybuchu tzw. rebelii w Eurece. Bunt górników, który wybuchł 3 grudnia, został szybko stłumiony przez siły rządowe, a 4 grudnia Hotham wprowadził stan wojenny w celu zaprowadzenia pokoju. Został on zakończony już 6 grudnia. Tak dużo opowiedziałem o Australii, bo chciałem, żebyście zobaczyli, że w czasach kolonialnych w Australii stan wojenny to była świetna wymówka gubernatorów. Ukraina. Na Ukrainie stan wojenny może być wprowadzony na terenie całego kraju bądź w określonych jego miejscach. Decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego podejmuje prezydent Ukrainy i zatwierdza bądź odrzuca parlament, Rada Najwyższa Ukrainy. Po ostrzelaniu statków ukraińskich na Morzu Azowskim przez wojskowe śmigłowce rosyjskie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko po nocnych obradach Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego na okres 30 dni. 26 listopada Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy, utworzył dekret podpisany później przez parlament i tym samym wprowadził stan wojenny w części Ukrainy. Królestwo Kongresowe.
Stan wojenny w Królestwie Kongresowym został wprowadzony na podstawie ukazu cesarza Rosji Mikołaja I Romanowa 11 kwietnia 1833 roku. Wprowadzenie stanu wojennego argumentowano tym, że biorąc na uwagę, że w Królestwie Polskim dostrzeżono rozmaitych ludzi, którzy starając się uwodzić mieszkańców nierozsądnymi pogłoskami, próbują podburzyć ludność. Przepisy stanu wojennego przewidywały oddanie wszystkich zbrodni stanu i wykroczeń objętych artykułem 10 Statutu Ograniczonego dla Królestwa Polskiego do rozpoznania sądom wojennym. Rozpoznanie spraw i czynów, jakie podlegać mają sądom wojennym i wyznaczenie tych sądów pozostawiono namiestnikowi Królestwa Polskiego, feldmarszałkowi Iwanowi Paskiewiczowi, który zatwierdzić miał także ich wyroki. Stan wojenny obowiązywał do śmierci Paskiewicza w 1856 roku. Królestwo Kongresowe ponownie. Stan wojenny wprowadzony 14 października 1831 roku na terenie Królestwa Polskiego na rozkaz cesarza Rosji Aleksandra II przez namiestnika rosyjskiego generała Karola Lamperta. Wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego kraju miało na celu spacyfikowanie dążeń niepodległościowych Polaków i nastąpiło w przeddzień 44. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Wszystkie sprawy o udział w nabożeństwach i demonstracjach patriotycznych podlegały odtąd sądom wojskowym. Stan wojenny w Królestwie Polskim został wprowadzony 10 listopada 1905 roku ukazem cesarza Mikołaja II na całym terytorium Królestwa Polskiego. Ogłoszony przez generał-gubernatora warszawskiego Grigoria Skałona miał na celu stłumienie strajków i wystąpień ludności w czasie rewolucji w kongresówce. Uzasadniając podjęcie takiego kroku, komunikant urzędowy głosił, odrzucając myśl wspólnej pracy z narodem rosyjskim w pracach Dumy Państwowej, Polacy w całym szeregu rezolucji zapadłych na zebraniach publicznych żądają całkowitej autonomii polskiej z osobnym sejmem, upatrując w tym tylko pewien stopień przejściowy do wznowienia państwa polskiego. W dążności tej schodzą się dwie przeciwległe stronnictwa polskie, socjalne i narodowe. W tym też kierunku działają niektórzy pisarze polscy, publicyści, mówcy, pociągając za sobą ludność. Stan wojenny w 1939 roku. Otóż stan wojenny został wprowadzony 1 września 1939 roku na podstawie ustawy o stanie wojennym zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej w związku z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Zniesiony został 17 grudnia 1945 roku na podstawie ustawy o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych zarządzeniem Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Stan wojenny w 1981 roku. Stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terytorium całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezgodnie z konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go całkowicie dopiero w lipcu 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 tysięcy działaczy związanych z Solidarnością, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni Wujek, podczas pacyfikacji strajku. Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku. Został on poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku. Norman Davis nazwał wprowadzenie polskiego stanu wojennego z 1981 roku przez generała Wojciecha Jaruzelskiego najdoskonalszym zamachem wojskowym w historii nowożytnej Europy. Zdaniem Andrzeja Einenkiela stan wojenny był wojskowym zamachem stanu. W opinii Wojciecha Roszkowskiego pod względem prawnym stan wojenny był zamachem stanu. Andrzej Friszke stwierdził, iż fakt wydania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego przez Radę Państwa w trakcie trwającej sesji Sejmu było złamaniem prawa oraz że w istocie chodziło o faktyczny zamach stanu. Także drodzy Państwo, kiedy mówicie o stanie wojennym, to nie mówcie o stanie wojennym takim, jaki znamy z 81, bo ten stan w 81 roku to nie był stan wojenny, to się tylko nazywa stan wojenny. To był właśnie zamach stanu, czyli przejęcie władzy przez wojsko, a w trakcie stanu wojennego wojsko nie musi przejmować władzy. Może otrzymać pewne
przywileje administracyjne, ale nie musi. I cały czas władza pozostaje w rękach państwa, a nie tak jak w przypadku stanu wojennego w rękach generała Jaruzelskiego bądź jakiegokolwiek innego generała. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!